smok, kuźnia, sześć figurek. Czy to może być inny zestaw niż kuźnia smoka z Lego Ninjago? Zapraszam Was wszystkich do oglądania najnowszej recenzji. Zestaw składa się z 1137 elementów. W skład wchodzi 6 minifigurek. Został wydany w 2017 roku, a cena katalogowa to 350 zł. Smok fuzji jest podzielony na dwa kolory. Jeden to smok Kaja, a jeden jakby smok Nii, bo jest dwugłowy. Zacznijmy może od tego Nii, bo w sumie są takie same, więc tylko kolory się różnią. Jeśli chodzi o skrzydła, są one bardzo ładnie wykonane, możemy ruszać nimi. Mamy też katany oraz elementy z nadrukami. Możliwość ruchu jest naprawdę zwiększona. Na stawach kolowych mamy też nogi, zaostrzone są one pazurami, które występują już na przykład w Bionicle. Co ciekawe, te tylne nogi są krótsze od tych przednich. Mamy również głowę. Jeśli chodzi o głowę, obie są zrobione tak samo, tylko po prostu inne kolory części. Smok może bardzo dużo ruszać, bo naprawdę się postarali, jeśli chodzi o stawy kulowe. Paszcza otwierana. Jeszcze byśmy mogli zobaczyć na stanowiska bojowe Kaja i Nii. Mamy tam możliwość strzelania, skuszy. No i oczywiście ogon, który rozprzestrzenia się na dwie części, zakończone ostrzami. No i obie są z zestawów kulowych z Mikseli, więc smok jest naprawdę ruchomy. Nie mówcie mi, że to słaby budynek, bo jest naprawdę śliczny. Może zaczniemy sobie po prostu od jechania po oknach. Okna są w kształcie koła, mamy też lampeczki prawdopodobnie. Z tyłu prezentuje się to tak, mamy mechanizm, ale to zaraz. Posiadamy również drzewko, bo troszeczkę flory się nam przyda. Ciekawie jest zrobione również wejście. Mamy tutaj takie małe piątki figurek z gier Lego. Posiadamy również dwie katany, które jakby mają symbolizować katanę Kaja oraz katanę Nii. I jak to otworzymy, widzimy też nasz dach, którym możemy się bawić, ale jest on dosyć delikatny, więc nie chcę popsuć Wam na recenzji przynajmniej zabawy. Tutaj możemy zajrzeć i posiadamy kartę z naklejką Nii. Mam za duże palce. Patrzcie, taka naklejeczka z Nią jako samuraj. Być może rodzice po prostu wiedzieli, że Nia kiedyś będzie samurajem. I tutaj dodali. Bardzo duży zestaw miał naklejek. Tutaj widzicie, tutaj jakiś pokoik Nii, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy również funkcję wykuwania broni. Bardzo ciekawa. Oraz troszeczkę broni zbitych z tak zwanych resztek, których chyba nie będę Wam pokazywać. Również miejsce na jedzonko, z którego możemy wyjąć naszą partię sushi. Sushi to elementy z nadrukami, więc na plus. Reszta to niestety naklejki. Mamy też filiżaneczki oraz dzwonek. Dywanik. Myślę, że przyjemnie ta kuźnia od środka wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze funkcję wyjmowanej broni. Po prostu możemy wyjąć taką oto broń i potem ją tu schować. Ale najciekawsza funkcja to oczywiście, patrzcie, jeśli będziemy tym kręcić, to będą nam się zmieniać obrazki. No i oczywiście będzie nam się palił ogień w domu, więc jest naprawdę nieźle. To chyba później zamykamy i przechodzimy do minifigurek. Zacznijmy sobie od wynalazku Vermilionów, tak to nazwijmy. Jest to taka zbita mała konstrukcyjka, pełna funkcji bawialnych. Najlepsze są te ruchome ręce oczywiście. Możemy nią ruszać tutaj, niestety są naklejeczki. Wygląda ona przedziwnie, bo ma cztery węże na głowie. Tutaj element, który miał już Garmadon. Ręce są bardzo ciekawe, ponieważ posiadają takie duże minifigurki z Lego. Minifigurki, tak. I mamy też ogon ruchomy, więc taki ciekawy Vermilionek. Oj, z tym panem Slagjawem się już bawiliśmy, więc robi on na mnie takiego wrażenia, ale nadruki są nadal bardzo ładne. Broń to typowy zlepek. Jeszcze sobie zobaczmy te głowy. Jedna się prezentuje tak, a druga o, tak. Z Ragmunkiem też się bawiłam, więc nie robi on na mnie takiego wrażenia. Ale fajnie, że dostał jakiś naramienniczek. Mieczek dostał, który bardzo lubię. Główcie mamy taką plus taką. Trochę ci rozbiorę, jaśnie panie. Ja lubię rozbierać figurki. Tak się prezentuje od tyłu, no i oczywiście od przodu. Z Nią, czyli mistrzynią wody, też mieliśmy już do czynienia, ale ta ma jedną ciekawą rzecz, którą jest główka, ponieważ ma ją dwustronną i jest to nowy nadruk, bardzo przyjemny, jakby coś się stało, jakby była przez coś zahipnotyzowana. Jeszcze zobaczcie sobie nadruczek z tyłu.
A to jest najpiękniejsza figurka Lego, jaką miałam w ręku od dosyć dawna. Jest to Mamani, czyli Maja. Włosy ma bardzo długie. Jeśli chodzi na druki, to troszeczkę jak nie jako samuraj, ale niebieskie. Głowa z jednej strony wystraszona, z drugiej bardzo uśmiechnięta. Taki jakby fartuszek ma. Bardzo świetna figurka, podoba mi się. I naprawdę zaszczytne miejsce w kolekcji. Kajowi za to dali ostrze czasu. Minifigurką mieliśmy do czynienia, ale mamy maseczkę z The Day of the Parted oraz głowę dwustronną. Nowe nadruki na głowie, patrzcie jakie fajne. I jeszcze cię rozbierzemy, Kajciu. I zobaczymy sobie tył torsu. A na koniec Rei, czyli tata Kaja i dawny przyjaciel Sensei'a Wu. Jeśli chodzi o tę minifigurkę, dostała ona też dwustronną twarzyczkę. Z jednej strony zmartwiona, z drugiej radośniejsza. Włosy masz troszeczkę jak Sanders, tak mi się przynajmniej wydaje. Masz opaskę, włosy. No i bardzo podobają mi się nadruki na torsie z przodu, jak i z tyłu. Zastanawiasz się, co kupić z Ninjago? Kup później Smoka. Zestaw kosztuje katalogowo 350, ale znajdziesz go na Allegro za 260-270. No i plus jeszcze do tego stopnia, że ma on ponad 1000 elementów. Zabawy jest mnóstwo, budowania 3 godziny, jak nie dłużej dla niektórych. Posiada on świetną kuźnię, pełną funkcji bawialnych, wyglądającą świetnie na półce Smoka, bardziej dla dzieci, bo tutaj bardziej jest więcej funkcji bawialnych. Figurki są dla kolekcjonerów must have'em, na pewno rodzice Kaja nie inno i oczywiście nie Kai z tymi nowymi głowami. Vermiliony, przeciętne, ale naprawdę się opłaca. Ten zestaw staje ode mnie 9 na 10, bo są naklejki, no i trochę mi się psuł przy budowie. Więc to by było na tyle, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tej recenzji. Do kolejnego odcinka i napiszcie swoje wrażenie. Cześć!